Witam Was wszystkich tutaj, Hajnaser, witam Was w kolejnym filmie z Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowuż bez nikogo, ponieważ jest to Minecraft Survival. Pisaliście mi w komentarzach pod pierwszym filmikiem, że ta seria Wam się podoba. Był to Lolson i Duzyxo, XOO. Nie wiem, jak to mam czytać. No i właśnie, znaczy w sumie Wy raczej nie zobaczycie komentarza Lolsona, ponieważ to normalnie jest on niewidoczny, nie wiem czemu. Ale zwrócił się on do mnie z tym, znaczy nawet powiedział, że fajnie, że chciałby tak wyglądać. Nie, że coś, tylko po prostu ja codziennie wrzucam filmiki, więc wiecie, żeby nie było. Więc to tyle, jeśli odnośnie komentarzy. Cieszę się, że napisaliście do mnie w komentarzach, nawet jeżeli to nie było na tego o live, bo live'a w końcu nie zrobiłem finalnie. To ja też się cieszę, że zwróciliście się w komentarzach i że ta seria się Wam podoba. Więc dobra, myślę, że możemy może. Trochę jeszcze tej z domkiem sobie zmieniłem. No ale no nie wiem, czy to jest dobrze wygląda te płytki. Jak na dach, jaki ja bym chciał zrobić. Tylko że uwaga, teraz chciałbym zrobić sobie dach kamienny, ale my niczego takiego nie mamy. Ale także. O, i także zrobiłem podłogę. Nie wiem, czy to już widzieliście, czy była podłoga na odcinku, czy nie. Są także drzwi, ale na pewno teraz sobie może byśmy poszli pokazać trochę kamienia, żebyśmy mieli z czego zrobić dach. Ale zanim kamień, to jeszcze piasek, jakby wiecie, na szybki. No bo by się przydało jednak, no. Przydałoby się. Więc jeszcze raz wam powiem, że cieszę się, że ta seria wam się podoba, bo jest to dla mnie ważne, aby wam się podobała. Dobra. Tam jest jakiś śnieg, to nie jest pająk. Myślałam, że tam jest pająk, ale wiadomo, w dzień pająki są niegroźne. No chyba, że w cave'ie, gdzie jest ciemno. Lecimy sobie, lecimy się najem, żeby już mieć no nie, wiadomo, to mi nie starcza. Lecimy sobie po piasek. Nie wiem, gdzie mogę. A w ogóle tu chcieliśmy eksplorować tego cave'a. Może go wyeksplorujemy za niedługo. Nie wygląda on na taki, jak gdzie miałoby być potwory, więc raczej będzie banalnie go wyeksplorować. Pokopmy sobie trochę piaseczku, żeby mieć te wszystkie okna. Dobra, uzbierzmy sobie 24. No to i tak będzie lepiej. Bierzemy, dobra, 20, 23, 22, 23, dobra i 24, dobra. Mamy 24 piasku. Tam powinno starczyć. Przepalimy sobie to. Nie wiem, czy mi wystarczy węgla. Mam nadzieję. Najwyżej zejdziemy po prostu już szybciej do tego cave'a. No dobra. O ja. Tak, już myślałam, że to jest jakiś taki duży cave. Znaczy, tamto to nie jest cave, bo to jest kanion. Przepraszam was, pomyliło mi się. To jest kanion. Żeby nie było, że Hynaxel się nie zna, bo Hynaxel się zna. To jest kanion, właśnie. Jezu, jak mi się myli. Dobra, więc trzymam węgla. Nie mam tylko jednego węgla. Zaraz jeszcze pójdziemy sobie spać. Czy nie? Tylko jeszcze raz świetlę tutaj w domu. Kurde, kiedy będę mógł pójść spać? Muszę pójść do tego cave'a. Na ten węgiel jeszcze. No koszmar. No, no rób się noc. W ogóle tutaj poza odcinkiem. Typiara tutaj taki jeden. Porzucił swoje lamy i wrzucił je do cave'a. I co? On sobie wypił na niewidzialność. Ale cwaniak. Muszę ochronić. No cwaniara. Jeden. Kiedy ja zrobiłem zrzut ekranu? Dobra, więc polecimy sobie do cave'a, tylko podkładam sobie rzeczy, które są mi wiadomo. Zrobimy sobie w ogóle kilo żelazny. No przydałoby się trochę tego żelaza uzbierać. Powiedzmy sobie szczerze.
Tutaj myślę, że także pójdziemy do dineru i zanim pójdziemy do dineru, to wiadomo, włączę sobie już snapshota, ponieważ jak możecie wiedzieć, jakby na zwykłych światach można grać na snapshocie, więc to jest taki plus. Ta mapa. Dobra, odłożę sobie te rzeczy wszystkie. Dobra, pochodnie sobie muszę zrobić. No właśnie, co zrobię, może jeszcze tylko pochodnie. Odkładam sobie te rzeczy, żeby po prostu wiadomo, jak mi spadł, wszystko, żeby ich nie stracić. Takie rzeczy mogę sobie zostawić, dobra. Myślę, że jeszcze by się przydało zebrać. Przydałoby się także wam powiedzieć, że jeżeli odcinek wam się spodoba i seria wam się podoba, to oczywiście, aby zostawić lajka. No niestety, następny odcinek, jak będzie z osiedla, to powiem wam, co się stało na osiedlu. Znaczy, w sumie teraz też już mogę wam powiedzieć. Na osiedlu Karbon porobił wszystkim pranki w ich domkach ze swoim kuzynem, co nie jest fajne. Jeszcze praktycznie nikt o tym nie wie. Ja się dowiedziałam z odcinka, który Karbon wrzucił tak rano, już trochę bardziej bliżej południa. Znaczy, jeśli chodzi o porę dnia. Dobra. Przydałoby się jeszcze zrobić może trochę chleba. I w ogóle ja teraz włażę do siebie przez okno. Kto włazi do domu przez okno? Kto włazi do swojego domu przez okno? Kto? No bo ja w prawdziwym życiu nie. No chyba, że siedzę sobie na tarasie. Tam mam takie jakby okno drzwi. Ale wiecie, to jest co innego. Dobra, więc lecimy sobie do kopalni, tylko sobie się najem. Dobra. W ogóle zapraszam Was także na kanał Heksek. Fajny kanał całkiem. I on też ma od niedawna serię Minecraft Survival. Akurat on też ma tego biom akacjowy, nie wiem czemu. I też obok wioski. To jest mega dziwny zbieg okoliczności. I też tam miał wioskę. Był to dziwny zbieg okoliczności. Ja też tam sam byłem tam na live, gdzie tam to rozpoczął. To jest w ogóle jakaś zbagowana woda. I ta owca chyba nie leci za chlebem, nie. Która owce nie lecą za chlebem. O kurde, nie! I co to było? I tu można jeszcze głębiej wejść, dobra. Tym może się później zajmiemy. Teraz to oczywiście, jakie w ogóle dźwięki u mnie. Pewnie wy też to słyszycie. Ej, fajnie, bo dużo węgla. Może także w najbliższych odcinkach pójdziemy sobie także może po jakieś jaksy, ale... No please. Please, nie, tylko nie pająk. Ja tak nie cierpię po prostu walki w Minecraft. Oby to było tylko stamtąd. Zresztą najlepiej, że nie wiemy, gdzie to jest. Nie wiemy, gdzie jest taki jakiś pająk. On tu się wydaje mi coraz bliżej. Dobra, mam nadzieję, że to jest tylko cave, który właśnie zatkałem. W ich miejscach nic nie ma. Dobra, mamy troszeczkę żelaza. Dobrze, fajne złoże. To jeszcze też było w innych miejscach żelazo, w tym kanionie, nie cave. Pamiętajcie, to nie jest kanion, tylko cave. I tam to jeszcze chyba nic nie ma, dobra. Odbudujemy się dirtem, zrobimy sobie schodki. Też tylko w ogóle tylko jedno żelazo. Tak, tylko jedno żelazo tu jest. Dobra, lecimy dalej. Przydałoby się jeszcze trochę zjeść. Dobra, mamy 22 tego węgla. To jest nawet całkiem git. Więc
Więc git. Dobra. Tu będzie jeszcze jakiś. Może żelazo? Nie, już na tym poziomie wysokości raczej już nic nie będzie. No chyba, że tam. No dobra, tu jest jeszcze żelazo, więc też dobrze. I am very happy, że jest tu żelazo. Tu jeszcze jest. A tam już nic nie ma. Więcej, jeśli chodzi o żelazo. Dobra. Mamy trochę żelaza, no 15, jak na sam start, to jest całkiem dużo, sporo, no całkiem sporo, no nie, że całkiem sporo, ale całkiem fajnie, naprawdę jest spoko. Dobra, idziemy sobie tu. W ogóle także Lawson także kiedyś się odzywał na moim kanale. No nie, jak ja nie cierpię głosów tych potworów. Za co one są w Minecraftu? Czemu Mojang musi to robić graczom? No niby one ostrzegają, ale niby też straszą, no. Lub niepokoją. Dobra, więc mamy już spokojne wyjście z tego kanionu. Będziemy sobie teraz to wszystko, wiadomo, przepalić, ogarnąć. Dobra, kobla mam tylko 7. Dobra, potem sobie też gdzieś pokopiemy kobla. No. Dobra, muszę się najeść, bo nie chcę naprawdę debnąć. Teraz jestem blisko domu, więc to by się nie zostało, ale po prostu nie chcę dedać. Dedać jak Jedi. Też nie, to. To się nie rymuje, co nie, widzowie? To się nie rymuje. Miałem taki pomysł, żeby najnowszych subskrybentów mówić jakby ich nazwy na filmach. Myślę, że to by nie był, nie byłby to słaby pomysł. Nie, że chcę was zachęcić do subskrypcji, tylko po prostu, że... Dobra. Więc dobra. No wezmę teraz. Dobra, pyk. Pyk, dobra. Tyle do piecyka, tyle zostaje na jakieś tam rzeczy. A to, co teraz na pewno chciałbym przepalić, to będzie piaseczek. Piaseczunio. I teraz może zróbmy sobie trochę schodków koblowych, które oczywiście przydadzą się potem w budowie naszego dachu. Na który mam plan już, pewien. Pewien plan mam. Dobra, mamy to. Potem jeszcze byśmy zrobili może jakiś... Dobra, zróbmy już to. I kurde, nie mam tego. Kamienia. No, plusem sawanny jest to, że to są góry. Znaczy nie, że plus, tylko że są góry. Jak się wkopiesz, to nie musisz jakby się kopać w dół, tylko masz w górze jakby kamień, więc to jest plus. Trochę sawanny. Dobra, tam widzę też, że jest jakiś cave. No coś tam wygląda, że coś tam może być. I tam w ogóle jest źródło z lawą. No nie, spoko jest naprawdę. Więc tam byśmy sobie znaleźli obsydian. Na przykład właśnie obsydian. No. Więc ja lecę po te szybki. Dobra, miałam się wkopać chyba. Chciałam się kopać po kamień. Tak, to muszę się jednak wkopać. Dobra, pyk, pyk, pyk. No jednak, no. To żeby mieć na piecy, dobra, mam już 14, to trochę jest. Wiadomo, można. To wystarczyło nawet, jeszcze byśmy wykopali dwa, to wystarczyło na dwa piecy. Widzicie, jaki jestem z matmy dobry? Congratulations for Hynaxel za bycie dobrym z matmy. Tak by napisali na przycisku YouTube dla najlepszych matematyków na YouTubie. No ja nie jestem na pewno najlepszym matematykiem na YouTubie, ale coś tam znam z matmy. No bo już nie jestem, nie, no nie jestem w takiej słabej klasie. Ale fajny jest taki dźwięk lam.
Niby taki wymiotujący, ale tam są fajne. Ej, dobrze, plusem jest na pewno w wersji Java, bo byłaś korowa, że to nie zaśmieca czatu, to, że nie możesz spać w nocy. To też fajne, że to nie zaśmieca czatu, bo to, załóżmy, że to nie spamuje, tak to nazwijmy, że to nie spamuje, ok? Zróbmy sobie zwykły szybki. Wiem, że ten do. Ten domek nie będzie jakiś super, ale coś tam będzie. Dobra, pyk. Tego chyba mi starczy. Tego raczej mi starczy. Więc pamiętajcie, że filmy są codziennie, chyba że mam jakiś powód, którego nie mogę nagrać. Tak to filmy są codziennie. Więc pamiętajcie o tym. Ja chcę żelaza, ja chcę żelaza. Zróbmy sobie żelazne narzędzia. Tak, to by na pewno dobry pomysł. Więc zróbmy sobie tego, siekierę. Na pewno, dobra, weźmy sobie jeszcze żelazo, to co mam tutaj. Zróbmy sobie jeszcze może jakieś patyki. Na które nie mam po prostu, no. Dobra, z szybkami to jest wygląda o wiele lepiej. Wiadomo, ten domek tak nie będzie wyglądać, no bo nie. Zrobimy mu ładny daszek. To skorzystajmy od razu już z naszej nowej siekiery. Żelaznych rzeczy to mi nie szkoda. Bo to nie jest to nie jest to, co diamentowe, prawda? Tym bardziej tutaj mi raczej nie będzie szkoda jeszcze diamentowych, bo tutaj będę sam, więc. Więc nikt inny raczej mi nie wykopie diamentów. Dobra, chyba całe drzewo ścięliśmy. No ja na razie nie potrzebuję żadnego drewna akacjowego, chyba że no. Czy tego pnia chodzi na ten pień. Dobra, wiesz, sobie przerobię dwa. Tutaj sobie postawię pyk, załatam sobie tę dziurkę. Zrobię sobie patyczki. Zrobię sobie mieczyk. Co mogę jeszcze zrobić? Dobra. Zrobię sobie w sumie nożyce. Co mi szkoda? Co mi szkoda? Dobra, pyk i łopata. No i mam wszystkie rzeczy tutaj. Dobra, zaraz pozamieniam sobie ich miejsca. Siekiera, dobra. Pyk, pyk, pyk. O! Ej, ale to fajnie wygląda w sumie nawet. Dobra. Myślę, żebym sobie jeszcze tam załatwił krówkę. Ale w sumie nie, ja bym tę krówkę zostawił, żeby potem zrobić. O kurde, nie! Najgorzej! Najgorzej! Pierwsze to jestem ja. Jest wioska. Muszę zadzwonić dzwonem. Żeby się mieli na baczności. Zadzwoniłem dzwonem. Jakbyście nie widzieli, to dzwon działa tak, że informuje osadników, że jest jakieś niebezpieczeństwo w pobliżu. No i tu idą. Ewidentnie. Ewidentnie, dobra. Więc myślę, że gdybyśmy mieli jeszcze więcej żelaza, byśmy sobie porobili jakieś, wiecie, zbrojki i tym podobne. I czyli oni muszą gdzieś mieć tutaj swoją wieżę. Tak, oni tam idą. Oni się kierują w stronę tej wioski. Tylko im na razie otaczają. Nie, to w ogóle nie. To nie ma racji bytu. To tak się nie może stać. Dobra, widzowie. W następnym odcinku musimy pokonać ten rajd. Znaczy, nie będzie rajdu, bo to są na razie ich tylko zwiady. Zresztą nie wygląda na to, żeby jakoś zbytnio się zbliżali bardziej. Teraz się oddalają chyba. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Tutaj dużo rzeczy zrobiliśmy, ponieważ zrobiliśmy całkiem sporo żelaza. Jak możecie zauważyć, mamy. O, ja co ja robię? Mamy tutaj, no, wszystkie potrzebne rzeczy z żelaza, no bo na razie motyka jest nam niepotrzebna. I w ogóle oni tam znikają w oddali, ci villagerzy, więc na razie chyba nie ma się czego bać. Nie będę zabijał tego ich dowódcy, bo wiadomo, nie chcę mieć złego omenu, a jestem praktycznie w wiosce, więc załóżmy, że przypadkowo wejdę i od razu będzie rajd. Ja nie chcę, żeby osadnicy ginęli.
To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Pamiętajcie o łapce w górę i o subiku. Spróbujcie zaćpić, aby najnowsi subskrybenci, aby mógł wymienić najnowszych subskrybentów. Może także będą się pojawiali nawet na ekranie. Chociaż tu mnie nie wiem. Wpadajcie także na kanał Antixa, Antix Webmaster, na kanał Welsiego, OK Welsi, na kanał Carbona, Carbon. No i to by było dzisiaj na tyle. Ja się z Wami żegnam i cześć!